Nie jest problemem wyjechać do egzotycznych krajów. Nie jest też problemem kupić egzotyczne towary w Polsce. Należy jednak mieć świadomość, że kupno oryginalnej pamiątki czy ciekawego zwierzaka z niepewnego źródła jest niczym ruletka, gdzie wprawdzie można wygrać, ale znacznie częściej się przegrywa. Przemyt. Słowo, które budzi co najmniej niesmak u każdego normalnego człowieka. Nikt nie chciałby usłyszeć słowa przemytnik pod swoim adresem. Tymczasem próba nielegalnego przewiezienia produktów zawierających w sobie elementy pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego z gatunków zagrożonych wyginięciem to nic innego jak właśnie usiłowanie przemytu. Wiele gatunków ginie nie dlatego wyłącznie, że niszczone są ich siedliska, ale dlatego, że są w sposób rabunkowy pozyskiwane na międzynarodowy handel. I to najczęściej pozyskiwane w krajach biednych, gdzie przyroda najdłużej przetrwała w miarę niezmienionym stanie. I następnie są one pozyskiwane w celu przewozu i sprzedaży w krajach bogatych. Przepraszam bardzo, co to jest CITES? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie mam bladego pojęcia. Nie wiem. CITES? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Miasto? Świadome odpowiedzialności za zaistniały stan rzeczy społeczeństwo międzynarodowe doprowadziło do podpisania 3 marca 1973 roku Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, znanej także pod nazwą Konwencji Waszyngtońskiej lub CITES. Nie ma znaczenia, czy przewożone przez granicę ma być żywe zwierzę, osobnik martwy, czy też produkty pochodne, np. trofea myśliwskie, skóry i wyroby skórzane, muszle, koralowce i biżuteria z nich wykonana, żywność, medykamenty, wyroby z kości słoniowej czy rogu nosorożca bądź drewna pochodzącego z zagrożonego wyginięciem gatunku drzewa. Jeżeli zostały pozyskane nielegalnie, nie mogą zostać wywiezione za granicę danego kraju. Warto sobie zdawać sprawę, że przepisami CITES i przepisami unijnymi i krajowymi związanymi z CITES objęte są na przykład papugi, wiele innych gatunków ptaków, wszystkie żółwie lądowe, sporo gatunków żółwi wodno-błotnych, prawie wszystkie kameleony, wszystkie warany, wszystkie dusiciele, czyli pytony, boa, anakondy, wszystkie pająki z rodzaju brachypelma i niektóre inne gatunki bezkręgowców, z płazów, takie popularne, kolorowe żabki, drzewołazy, liściołazy. Jeżeli chodzi o ssaki, to wszystkie kotowate, wszystkie naczelne, czyli małpy i małpiatki. Jeżeli mamy akwarium morskie, to warto sobie zdawać sprawę, że wszystkie twarde koralowce objęte są taką ochroną. Gdyby nie ograniczać handlu tymi grupami zwierząt, to pewnie wiele z nich już by nie egzystowało. Nie jest łatwo ukrócić proceder nielegalnego handlu zwierzętami i roślinami ujętymi w konwencji waszyngtońskiej. Z jednej strony całkiem spore pieniądze, które można zarobić na przemycie, z drugiej zaś tysiące nieświadomych turystów dokonujących zakupów u ulicznych handlarzy. Choć zdawać by się mogło, że jest to walka z wiatrakami, wynik jej nie jest przesądzony. I najważniejsza rola oczywiście w samej konwencji to rola organu wykonawczego, który jest znacznie bardziej rozbudowany, bo organem wykonawczym w zakresie CITES są odpowiednie komórki, czy to prokuratury, policji, czy co najważniejsze oczywiście służby celnej. Działania Izby Celnej w Łodzi skoncentrowane są głównie na kontrole dokonywane w porcie lotniczym,
Jest to jedyne przejście graniczne, które funkcjonuje we właściwości Izby Celnej w Łodzi. Funkcjonariusze kontrolują bagaże podróżnych powracających z kierunków wakacyjnych. Są to w szczególności loty z Egiptu czy Tunezji, gdzie najczęściej można ujawnić przemycane koralowce i muszle. Problem prób nieświadomego przemytu gatunków objętych konwencją waszyngtońską to tylko jedna z kwestii związanych z regulacją handlu ginącymi roślinami i zwierzętami. Niezwykle istotnym zagadnieniem jest przemyt świadomy. Pomimo dotkliwych kar i dużego ryzyka, wciąż znajduje się wielu chętnych do spróbowania swoich sił w tym nielegalnym procederze. Przy nielegalnym transporcie komuś zależy, żeby przewieźć tego jak najwięcej i jak najlepiej to, że tak powiem, ukryć przed choćby służbami celnymi bądź innymi służbami do tego przeznaczonymi. Są one przewożone w różnych miejscach, tak jak się przemycają ludzie, nie wiem, papierosy, chowają po różnych schowkach, w samochodach, w samolotach, w torbach, gdzieś tam pougniatane, pochowane pomiędzy ciuchami. Przemycane są żywe zwierzęta i rośliny, które osiągają na giełdach i w internecie wysokie ceny. Jeżeli będziecie chcieli zakupić zwierzaka, który wymaga tych dokumentów, polecam jednak sprawdzone jakieś sklepy, które naprawdę starają się mieć jak najlepszy towar. Na pewno legalny. Popularny jest także przemyt chodliwych towarów pochodzących z chronionych zwierząt, głównie obuwia i galanterii skórzanej. Kontrola internetu, gdzie na aukcjach oferowane są wszelkie możliwe grupy produktów wykonanych z okazów CITES, jak i żywe zwierzęta bez lub z podrobionymi dokumentami, należy obecnie do kompetencji funkcjonariuszy policji i służby celnej. Osoby, które sprzedają żywe, jak i martwe okazy CITES, do martwych okazów CITES możemy zaliczyć paski, torebki, buty. Bardzo często zamieszczają swoje oferty sprzedażowe w sieci internet. Funkcjonariusze Izby Celnej w Łodzi prowadzą szereg działań w celu wykrycia naruszeń prawa dotyczących obrotu okazami CITES. Regularnie prowadzone są we współpracy z funkcjonariuszami policji kontrole drogowe. Inicjują działania kontrolne na rynkach. Giełdach zoologicznych. Czy w sklepach zielarskich. Gryfit rozgrzewający, tylko że jest przy pana. Tu mówię, tu są 4 sztuki. Mhm. Tu jest 8 sztuk było. A to jest to samo, tak? Tak, to jest z tygrysa. Z tygrysa. Tylko mówię, mniejsze i większe są. Takim spektakularnym zatrzymaniem dokonanym przez funkcjonariuszy celnych w Łodzi było wykrycie przemytu na targowisku na Górniaku blisko 40 kg kawioru o szacunkowej wartości rynkowej blisko 80 tysięcy złotych. Różnego rodzaju targi medycyny niekonwencjonalnej to również miejsca handlu przemycanymi towarami. Zatrzymywane są tutaj choćby plastry z tygrysa, maści z pijawek, korzenie żeńszenia i tym podobne. Zmiany prawne, instytucjonalne, doskonały sprzęt na granicach to tylko niektóre rodzaje oręża w zmaganiach z łamiącymi zapisy CITES. Równie ważne jest prowadzenie kampanii informacyjnych i edukacyjnych, zwłaszcza skierowanych do tej grupy podróżnych, którzy łamią prawo z niewiedzy. Izba Celna w Łodzi od wielu lat prowadzi działania informacyjno-edukacyjne, mające na celu wzrost świadomości mieszkańców województwa łódzkiego z zakresu ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt i roślin będących pod ochroną konwencji waszyngtońskiej. Należą do nich m.in. szkolenia i organizowane w szkołach prelekcje, a także cykliczne akcje informacyjne, wzbogacane wystawą zatrzymanych przez funkcjonariuszy służby celnej eksponatów CITES.
Wiele zwierząt i roślin, których obecność może jeszcze dzisiaj cieszyć nasze oczy, dla następnych pokoleń będzie prawdopodobnie jedynie wspomnieniem z kadrów filmów przyrodniczych. To przedstawiciele tych niezwykle rzadkich zwierząt cierpią i giną ku naszej uciesze. Tymczasem produkcja tego typu wątpliwych pamiątek jest nieodłącznie związana z ogromnym cierpieniem odławianych, przetrzymywanych w nieludzkich warunkach, a wreszcie zabijanych z pogwałceniem wszelkich obowiązujących zasad zwierząt. Musimy pamiętać, że nieświadomość nie zwalnia od odpowiedzialności, zarówno karnej, jak i przede wszystkim moralnej. Film dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.